procesy przeciwko biskupom w kościele są rzadkością. I oczywiście zdarzało się i w ciągu wieków, i w ostatnim stuleciu, że biskupi byli karani, ale te kary oznaczały na przykład przeniesienie z jednego miejsca do drugiego. W przypadku kardynała Lo i tego filmu Spotlight, o którym ty wspomniałeś, no to jak wiadomo była taka historia, że Jan Paweł II pozbawił go jakby pieczy władzy nad diecezją bostońską, archidiecezją bostońską i przeniósł do Watykanu, gdzie on dostał takie stanowisko opiekuna, kustosza jednej z głównych rzymskich bazylik, Santa Maria. Taka, powiedziałbym, mało dotkliwa kara, jak za rzeczy, które się dopuścił. To była bardzo mało dotkliwa kara także w pojęciu bardzo wielu wiernych. Tym bardziej, że Lo naprawdę dopuścił się mocnego grzechu i zaniechania, i osłaniania księży. Tam problem był de facto strukturalny, którego on był jakby główną częścią składową. Był takim po prostu człowiekiem, który sprawował pieczę nad strukturami zła, także pojęcie kościelne, tak? Struktury grzechu. On miał jakby, nie wiem, interes w tym, taką świadomość, że powinien zachowywać to, co było de facto bardzo złe, i to spowodowało jednego z największych skandali. Nie tylko w kościele, ale w Stanach Zjednoczonych w początku tego tysiąclecia. W sposób stanowczy mówił o tym problemie i w jakimś sensie wziął się za niego, mówiąc kolokwialnie, Benedykt XVI. Tam oczywiście było wiele zastrzeżeń do tych rozwiązań, które Benedykt zaproponował. To do dzisiaj zresztą się nie doczekaliśmy takiego zalecenia, na które wielu obserwatorów tej sprawy oczekuje, żeby na przykład obowiązkiem przedstawiciela Kościoła, który dowiaduje się o przypadku molestowania przez innego przedstawiciela Kościoła osób nieletnich, było zgłoszenie tego faktu do organów ścigania państwa, w którym coś takiego ma miejsce. Tego cały czas nie ma, ale... Na poziomie dyrektyw watykańskich, ale w jakim sensie to, co teraz zrobił Franciszek, jest, powiedzmy, krokiem do przodu w odniesieniu do tego, co robił Benedykt. Franciszek w ogóle zapowiedział taki program zero tolerancji dla tego typu nadużyć w Kościele katolickim. Od początku swojego pontyfikatu mocno się tą sprawą interesował, powołał komisję specjalną, która ma na celu właśnie zajmowanie się tego typu sprawami. A ten dokument, o którym dziś rozmawiamy, jaki to jest w tej logice, w tym łańcuchu różnych rozstrzygnięć, rozwiązań, prób podejmowanych, żeby ten problem przezwyciężyć, jakie to jest ogniwo? Jeśli chodzi o te dyrektywy watykańskie jeszcze, rzeczywiście, jeśli chodzi o episkopaty lokalne, bardzo często przyjmują one taką postawę, żeby jednak informować organy ścigania. Nie ma takiego zalecenia ze strony Watykanu, ale jest inne, żeby każdy taki przypadek, gdziekolwiek na świecie się to wydarzy i biskup jest o tym powiadamiany, zgłaszać do Watykanu. Jest specjalne gremium tym się zajmujące. Ale czym jest nowość właśnie tego franciszkowego podejścia teraz przedstawionego w tym motu proprio soboty? To jest dla mnie coś bardzo symbolicznego, dlatego że do tej pory sprawy jakby dotyczyły takiej relacji między księżmi a biskupami, tak, lokalnymi. Tam jakby większość tych spraw próbowano wyjaśniać. W tym momencie Franciszek przyznaje, że problem był strukturalny i dotyczył jakby schematu władzy w Kościele. To znaczy, bardzo wiele zła wydarzyło się tylko dlatego, że wysoko postawieni w hierarchii kościelnej ludzie nie chcieli przyznać, że zło w Kościele, w ich jakby polu działania Kościoła się dzieje, wydarza i że trzeba w jakiś sposób to mocno przecinać, ludzi, którzy zło popełniają, odizolowywać, prawda, od ofiar, a jednocześnie w jakiś sposób zadośćuczynić ofiarom. Tego takiego jednoznacznego przyznania brakowało, że ten problem dotyczy także biskupów, to znaczy, że oni przyczyniali się do tego, że cała jakby ta sprawa
krzywda intensyfikowała się przez ich zaniechania, a czasami takie działania po prostu bardzo aktywne, żeby sprawę wyciszyć, żeby o tym nie mówić, przez zastraszanie ofiar. To są bardzo konkretne złe czyny, które popełniali także biskupi i w tym momencie papież, przyznając to, mówi: nie będzie tolerancji dla takich zachowań. Nawet jeżeli ktoś sprawuje najwyższą godność w Kościele, ma najwyższy stopień święceń, nie może być zwolniony od odpowiedzialności za tego typu rzeczy, za tego typu krzywdy. Czyli mówi: pamiętaj, świątobliwy biskupie, że jak będziesz chciał coś tutaj ukrywać, albo jak będziesz zachowywał się niezgodnie z tymi zasadami, na których mi zależy, to ci się nie upiecze, jak często do tej pory ci się piekło, tylko niestety, ale pożegnasz się z urzędem. Pożegnasz się z urzędem i kara może być dotkliwa dla ciebie, to znaczy nie będzie to właśnie wyjazd na jakąś przyjemną synekurę gdzieś daleko od miejsca, którym zadziałałeś, coś takiego. Bardzo dziękuję. Duża rewolucja. Duża rewolucja, no właśnie. Doktor Sebastian Duda, filozof, teolog, redaktor miesięcznika Więź był Państwa gościem, a teraz informacje. Popołudnie Radia TOK FM. Nagadam. W czasie wojny ginie więcej cywilów niż żołnierzy. Dlatego najbezpieczniejszym miejscem podczas wojny jest armia. Aby zrozumieć, posłuchaj programu Owczarek. Od poniedziałku do piątku po 10:00. Zapraszam, Cezary Łasiczka. Reklama. Czy wiesz, że częstym powodem nawracania hemoroidów jest niewłaściwa higiena? Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego środka do codziennej pielęgnacji wrażliwych okolic. Polecam żel do mycia Proctohemolan Comfort, dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza. Informacje TOK FM. 14:20, Elżbieta Mazur, dzień dobry, zapraszam na informacje. W Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie kolejna tura negocjacji strajkujących pielęgniarek z dyrekcją placówki. Tymczasem Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych apeluje do premier Szydło o jak najszybsze działania rządu, które poprawią warunki wykonywania tego zawodu. List do premier napisał również Ogólnopolski Związek Lekarzy. Oni z kolei zwracają uwagę na brak sprawiedliwego systemu wynagradzania pracowników medycznych. Prezydent po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrzej Duda powiedział, że w sprawie wschodniej flanki NATO i obecności wojsk sojuszniczych w Polsce cała scena polityczna jest zgodna, że to dobry kierunek. Prezydent podkreślał, że dyskusje i wątpliwości dotyczą tylko kwestii szczegółowych. Wybory na prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej odbędą się za zamkniętymi drzwiami. Tak zdecydowali delegaci na walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. Po przerwie na obiad dziennikarze nie będą więc wpuszczeni na salę. Tuż przed informacjami kulturalnymi jeszcze Dania. Państwowe Muzeum Sztuki w Kopenhadze wykreśliło słowo Murzyn z tytułów i opisów swoich eksponatów. Kontrola ujawniła użycie niepoprawnego politycznie określenia w kilkunastu przypadkach. Zastąpiono je określeniem Afrykanin. No oczywiście. Informacje kulturalne. A po co Murzyn? Patrycja Wanat, zapraszam. Krzysztof Dudek, były dyrektor Narodowego Centrum Kultury, będzie kierował teatrem nowym imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. Rozpocznie on pracę 1 lipca. Pierwszym zadaniem Dudka będzie znalezienie dyrektora artystycznego, a wśród kandydatów wymieniani są Olaf Lubaszenko i Dariusz Wiktorowicz. Poprzednim dyrektorem Teatru Nowego był Zdzisław Jaskuła, który zmarł w październiku ubiegłego roku. W galerii Szyb Wilson w Katowicach Nikiszowców najbliższy piątek zostanie otwarty festiwal sztuki naiwnej. Tym razem w pokopalnianym budynku swoje prace pokaże ponad 330 artystów z całego świata. To już 9. Art Naive Festival w Katowicach. W tym roku motywem przewodnim będzie Hiszpania. Przypomnij o tym w dniu otwarcia. Specjalny pokaz flamenco. Zapraszam Monika Paca, organizatorka festiwalu. Fantastyczny Warumo Teatro i Choni Compañía Flamenca z Sewilli. Zespół obsypany nagrodami. Będzie to wspaniała opowieść o losach tułaczych cyganów. Festiwal potrwa do 19 sierpnia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Katowice, Ola Brodziak, TOK FM.
Ekstaza świętego Franciszka, jedyny w polskich zbiorach obraz autorstwa El Greca, zostanie poddany konserwacji w Muzeum Narodowym w Krakowie, a jej koszt to około 50 tysięcy złotych. We wrześniu, po kilkudniowym pokazie odnowionego już obrazu w Krakowie, dzieło wróci do Siedlec, gdzie na stałe będzie eksponowane w Muzeum Diecezjalnym. A kolejne informacje na antenie Radia Tok FM o 14.40. Zapraszam. Pogoda. Przed nami przyjemne popołudnie. W całej Polsce ma być dużo słońca, ale nie jest gorąco. Na termometrach w Trójmieście 19 stopni, w Katowicach i Krakowie 20, w Warszawie, Łodzi 21, w Szczecinie 24 stopnie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia Tok FM. 14.24, popołudnie Radia Tok FM. Państwa gościem jest Piotr Kościński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. W niedzielę w Kazachstanie, w mieście Aktobe, doszło do ataku uzbrojonej grupy na sklepy z bronią i jednostkę wojskową. Kilkanaście osób zginęło, w tym kilkunastu zamachowców. Co na temat tego zamachu wiadomo? Właściwie wiadomości mamy dosyć sprzeczne. Władze twierdzą, że mógł być to jakaś próba zamachu stanu wręcz, chociaż dziwne, że nie w stolicy, tylko w dosyć oddalonym od stolicy kraju mieście. No, wiadomo, że wyszli na ulicę jacyś demonstranci, były jakieś protesty, była strzelanina. Ale tak naprawdę, czy ma to jakieś poważniejsze podłoże społeczne, nie wiadomo. Pojawiły się też wieści, że to jakaś Armia Wyzwolenia Kazachstanu czy inna organizacja o zbliżonej nazwie brała w tym udział, ale zdaje się, że nic takiego nie ma. A w każdym razie kazachscy dziennikarze twierdzą, że to jest nieprawda. No, myślę, że trzeba chwilę poczekać, żeby uzyskać jasność, co się tak naprawdę stało. Kazachstański MSW ogłosiło, że napastnicy są członkami radykalnych ruchów religijnych, czyli po prostu bojownikami islamskimi. No, islam kazachski jest, powiedziałbym, tak bardzo łagodny, przynajmniej do tej pory tak i był, ściśle kontrolowany przez państwo, bardzo propaństwowy wręcz, ale no, jeżeli jest to państwo muzułmańskie, to można się spodziewać napływu jakichś islamistów, czy spodziewać się, że część społeczeństwa przejmie jakieś islamistyczne hasła, ale do tej pory pod względem religijnym Kazachstan był bardzo spokojnym krajem. I nic. Mówi głupi w sercu swoim nie ma. Powiedział pan o tym, że docierają do nas takie informacje, że mogła być to jakaś próba zamachu stanu. Docierają też takie informacje, to Radio Swoboda takie informacje podaje, że w oświadczeniu dla zachodniej prasy do zamachu przyznała się Armia Wyzwolenia Kazachstanu, która ogłosiła, że, cytat, była to pierwsza bitwa zwolenników rozwoju demokratycznego Kazachstanu z kliką prezydenta Nursultana Nazarbajewa. No właśnie, to jest kwestia tej armii, czy ona istnieje rzeczywiście, czy to jest jakiś wymysł. Tego do końca nie wiemy. Kazachstan jest krajem, który do tej pory był ściśle kontrolowany przez władze. Tak to ujmijmy ostrożnie. Bywały jakieś próby w przeszłości wywoływania zamieszek, były protesty o podłożu gospodarczym przede wszystkim, ale one były jakie inne, bo jednak władza Nazarbajew trzyma ten kraj silną ręką. Jest obawa i w Kazachstanie, i poza granicami tego kraju, że jeżeli Nazarbajew umrze, to że coś może stać się tam niedobrego, bo jakieś tendencje odśrodkowe mogą istnieć. Pamiętajmy, że na północy mieszka spora liczba Rosjan. No, zresztą jest też pewna liczba Polaków, kilkadziesiąt tysięcy osób, ale oni raczej nie będą się angażować
żadne odśrodkowe działania. Są też inne narodowości i no, ten kraj, w którym naród, w przeszłości koczowniczy, no, został zmuszony do osiadłego typu życia i wciągnięty w te struktury państwowe, no, jakoś się dostosował. Pytanie, na ile zachowa spokój. No, do niedawna, tak znowu media rosyjskie na ten temat piszą, Kazachstan był uważany za jeden z najbardziej stabilnych krajów wspólnoty niepodległych państw. Nie, no oczywiście, niezła sytuacja gospodarcza, która w ostatnim czasie jednak trochę się pogorszyła. Umiejętność wygrywania rozmaitych sporów z Rosją, także sporów gospodarczych. Jakich na przykład? No tam była kwestia na przykład dostaw kazachskich towarów do Rosji, i rosyjskich do Kazachstanu. No, Kazachstan jest krajem, w którym usiłuje konkurować ze sobą Rosja i Chiny na przykład. Wpływy chińskie są tam coraz większe. Co zresztą widać po stolicy kraju Astanie, gdzie niektóre nowe budynki, Astana w połowie jest zupełnie nowym miastem, niektóre nowe budynki mają taki kształt tak dosyć orientalny, bardziej chiński, a niektóre przypominają rosyjskie. To jest bardzo charakterystyczne. Do tej pory Kazachowie usiłowali od jednych i od drugich wziąć to, co najlepsze, ale w tej chwili no, może być to utrudnione z różnych stron. Tu ta konkurencja wielkich państw Rosji, Chin może się nasilić. Prezydent ma wrogów? No, oczywiście, że ma. Myślę, że nie ma kraju, w którym prezydent nie ma wrogów, chyba że to jest Korea Północna. Tylko że do tej pory, zarówno dzięki odpowiednim przepisom i konstytucja, ordynacja wyborcza, właściwie nie dopuszcza opozycji. Jest tam jakaś pozycja w parlamencie, ale taka bardziej teoretyczna. Były jakieś próby działania opozycyjnego pozaparlamentarnego, ale kończone dosyć szybko. Tak jak powiedziałem wcześniej, prezydent no, trzyma władzę silną ręką. I no, tak długo jak on tą władzę trzyma, tak długo ten ogromny kraj, w większości pusty, step, no, jest w całości. Wszyscy patrzą na przyszłość Kazachstanu, ważnego elementu wspólnoty niepodległych państw, który musi się liczyć Rosja bardziej niż z pozostałymi, zdecydowanie. Dlaczego bardziej? No, Kazachstan właśnie ma i siłę ekonomiczną wciąż, i siłę militarną. Jest to duży kraj. Czyli po prostu dlatego, że jest duży. Dlatego, że jest duży, dlatego, że ma spory potencjał. Mniejszymi Rosja raczej się nie będzie specjalnie. Ojcze, ale jakie jest jego imię? I mówią święcie imię Twoje. Czyli woda z mózgu. Woda z mózgu. Ludzie dokonali tego napadu, potem przez kilka... Kończysz czy nie? Stan wyjątkowy panuje. Wojsko, antyterroryści, kogoś zastrzelono, a nie wiadomo, czy to napastnicy, czy nie napastnicy, jakiś taki chaos. No właśnie jestem bardzo ostrożny w formułowaniu opinii, dlatego że te informacje są szczątkowe, no podobno jest 6 zabitych, a może więcej, a może mniej. Być może ta rzekoma armia pozwoli jaka. Za dalsze współbudowanie sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.